Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym. Chciałem się spotkać dzisiaj z Państwem w sprawach bieżących, odpowiedzieć na kilka kwestii związanych z dzisiejszymi wydarzeniami oraz odpowiedzieć na pytania, które wynikają z aktualnej sytuacji politycznej i wydarzeń międzynarodowych. Na początku chciałbym się skupić na kilku rzeczach związanych z Polskim Ładem i z dzisiejszą konferencją prasową pełną manipulacji, pełną przeinaczeń, jeżeli chodzi o finanse samorządu terytorialnego w Polsce. Dzisiaj była taka konferencja prasowa, do której warto się odnieść co do faktów, które warto dzisiaj tutaj podkreślić, ponieważ padają zarzuty, jakoby samorząd terytorialny miał na rządach Prawa i Sprawiedliwości tracić, natomiast warto skupić się w takim razie na faktach i poprosiłbym tutaj, żeby faktycznie na ekranie te fakty przedstawić. Porównać PIT, czyli wysokość podatku dochodowego, który trafia do samorządu terytorialnego, rok 2015 i rok 2020. To jest wzrost o ponad 44,5%, czyli blisko 17 miliardów złotych. Dla porównania, w czterech latach poprzednich ten wzrost wynosił niespełna 30%, czyli to pokazuje, że dynamika wzrostu przychodów dla samorządów za czasów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie wzrosła. Zdecydowanie wzrosła dlatego, że z jednej strony była prowadzona dobra polityka gospodarcza, z drugiej strony system, który uszczelnił system podatkowy nie tylko w obszarze VAT-u, bo ten do samorządu nie trafia, ale w obszarze CIT-u również takie działania były podejmowane. I pomimo tego, że w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości obniżyliśmy już podatek PIT w 2019 roku i podatek CIT również obniżony wielokrotnie w poprzedniej kadencji. A mimo tego, dzięki dobrej polityce Prawa i Sprawiedliwości, w CIT-cie ta sytuacja jest jeszcze bardziej wyraźna. To znaczy za czterolatkę 2011-2015, czyli za czasów, gdy premierem był Donald Tusk, a później Ewa Kopacz, wzrost na CIT-cie wyniósł niecałe 3 punkty procentowe. Natomiast za czasów Prawa i Sprawiedliwości wzrost CIT-u, jeżeli chodzi o tą część samorządową, wyniósł o 60%, czyli o ponad 4 miliardy złotych, które dodatkowo trafiają do samorządu terytorialnego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj padały takie tezy, jakoby na rządach Prawa i Sprawiedliwości samorząd terytorialny tracił. Co jest tezą o tyle nieprawdziwą, co widoczną właśnie na tych przykładach. W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości do samorządu terytorialnego trafia zdecydowanie więcej środków finansowych, nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale również procentowo patrząc do poprzedniej czterolatki, gdy rządziła Platforma Obywatelska. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości powstały bardzo duże rządowe fundusze, które dodatkowo zasilały środkami finansowymi poszczególne obszary kraju, od gmin przez powiaty po duże miasta, czyli Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To również dziesiątki miliardów złotych, które trafiły do samorządów dzięki tym dodatkowym środkom. Co więcej, dzisiaj widzimy również, że z pewnego rodzaju, że tak powiem, wybiórczością samorządowcy wskazują na projekty, które są wskazane w Polskim Ładzie, bo jakoś dzisiaj nie było powiedziane, że chociażby tylko w tym roku ponad 20 miliardów złotych trafi dodatkowo do samorządu terytorialnego na inwestycje, które są niezbędne, a w najbliższych kilku latach będzie to blisko 100 miliardów złotych, które dodatkowo trafią z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z tym to warto dzisiaj powiedzieć, że Rządowy Fundusz Polski Ład oraz rozwiązania, które chcemy zaproponować, o których już wspominaliśmy, a które niedługo znajdą odzwierciedlenie w projektach ustaw, czyli ustawa, która koryguje zasady finansów samorządów tak, aby one były bardziej elastyczne, żeby wydatki bieżące i inwestycyjne mogły być bardziej elastyczne, czy zapowiadana wcześniej subwencja inwestycyjna. Te rozwiązania niedługo dodatkowo do tego przedstawimy, więc to już będzie taki pakiet, który pomaga samorządom i wyrównuje ich szanse, bo problemem w polskim samorządzie było to, że często te mniejsze samorządy, samorządy gminne czy mniejszych i średnich miast miały problemy z ważnymi inwestycjami. To się właśnie zmienia dzięki tej polityce, którą proponujemy w ramach Polskiego Ładu. Też chciałbym się skupić na kilku przykładach tych samorządowców, którzy czasami te głosy krytyczne podnoszą, więc na konkretnych miastach. Zobaczmy na roczne dochody Warszawy z PIT-u i CIT-u. Tym razem za lata 2016, porównanie 2019, ten wzrost w tym okresie, jeszcze nie bez 2020 roku. To wzrost o ponad 2,4 miliarda złotych. To wzrost o 50% w stosunku do tego, co było wcześniej. Więc naprawdę warto o tym mówić, dlatego że kolejnym przykładem takim jest Poznań, który ma taki wzrost o poziom 45%, czy Gdańsk o poziom 52%.
W związku z tym twierdzenie, że samorządy tracą na rządzie Prawa i Sprawiedliwości, jest po prostu nieprawdziwe. W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości samorząd terytorialny nigdy nie zyskał tak wiele środków finansowych w stosunku do lat poprzednich, właśnie ze względu na dobrą, rozsądną politykę gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości, która przynosi również efekty właśnie w postaci zwiększenia dochodów samorządu terytorialnego. I może też warto o tych konkretnych liczbach powiedzieć, bo te ponad 2 miliardy złotych, które Warszawa zyskała dzięki wzrostowi gospodarczemu, dobrze prowadzonej polityce gospodarczej, wystarczyłoby na wybudowanie 350 dużych szkół podstawowych, czy wybudowanie 5 dużych szpitali specjalistycznych. Więc mówimy o takich kwotach, które dodatkowo w stosunku do 2015 roku trafiają do budżetu miasta stołecznego Warszawy. Więc to tyle tytułem odniesienia się do dzisiejszej konferencji prasowej, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. I zachęcam wszystkich tych, którzy tak wybiórczo patrzą na finanse samorządu terytorialnego, aby zrobili taki krótki test i sprawdzili, jak wygląda budżet inwestycyjny samorządu, każdego samorządu, który nas otacza, w którym mieszkamy. Budżet inwestycyjny, porównanie 2015-2020. Te liczby pokażą, jak wiele środków dodatkowych trafiło właśnie na te kluczowe inwestycje związane z inwestycjami w samorządzie terytorialnym. Szanowni Państwo, tyle jeżeli chodzi o temat główny, natomiast jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o kwestie bieżące. Bardzo proszę, Pan redaktor. Piotr Witkowski, Polsat News. Czy rząd pomimo tych wyliczeń rozważa zwiększenie udziału samorządów, jeżeli chodzi o podatek PIT? Tego się domagają samorządowcy. A jeżeli nie, to czy będzie jakaś forma rekompensaty, bo o tym też była mowa także na ich konferencji prasowej. Jeżeli mogę, jeszcze pytanie z redakcji wydarzeń. Jaką pomoc jest w stanie polski rząd zaoferować białoruskiej olimpijce? Mhm. Jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami samorządów, to jeszcze raz powtórzę, że w ostatnich kilku latach samorząd terytorialny zdecydowanie w Polsce zyskał, jeżeli chodzi o PIT i CIT. W związku z tym te przychody wzrosły, tak jak pokazałem, o ponad 40% w tym czasie. Oprócz tego my w ramach Polskiego Ładu przeznaczamy dodatkowe środki finansowe właśnie dla samorządów na inwestycje lokalne. To jest polski fundusz, rządowy fundusz Polski Ład. Ponad 20 miliardów złotych w tym roku. Dzisiaj samorządowcy mówili o tym, że mówili o kwocie 14 miliardów. Więc na tym tylko przykładzie już widać, że więcej środków wpłynie do samorządu terytorialnego właśnie ze względu na rządowy fundusz Polski Ład. Ale oprócz tego również zaproponujemy pakiet, to co przed chwilą wspomniałem, pewnego uelastycznienia wydatków bieżących i inwestycyjnych w samorządach, bo o to samorząd zabiegał na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, o tym wspomniano, plus pewną korektę związaną z subwencją inwestycyjną, właśnie aby wyrównać pewnego rodzaju rozbieżności, które wynikają z kwestii podatkowych. Natomiast też warto podkreślić, że te pieniądze, o których dzisiaj wszyscy dyskutujemy, to są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest 14 miliardów złotych, które dzięki obniżce podatków zostanie w portfelach Polaków. I na tym zyskują Polacy. Gdy obniżamy podatki, siłą rzeczy zarówno rząd, jak i samorząd muszą nieco ograniczyć swoje przychody po to, aby w portfelach Polaków było więcej środków finansowych. I o tym jest ta dyskusja. Natomiast zdając sobie z tego sprawę, jak ważny jest samorząd terytorialny, właśnie dlatego stworzyliśmy fundusz Polski Ład, z którego dajemy 20 miliardów tylko w tym roku, a w perspektywie kilku lat 100 miliardów złotych, które trafią do samorządu. Oprócz tych korek, o których powiedziałem, i ta ustawa dotycząca tych pewnych korekt w finansach samorządu zostanie przedstawiona jeszcze w tym miesiącu. Ten projekt jest na końcowym etapie. Jeszcze tak, pytanie. Drugie, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o panią Cimanouską, tak jak Państwo wiecie, ona jest pod opieką w tej chwili polskich służb dyplomatycznych. Ze względów bezpieczeństwa siłą rzeczy nie chcemy w tej chwili przekazywać bardziej szczegółowych informacji co do sposobu przylotu i jego miejsca, formy. To wszystko wynika z procedur, które uwzględniliśmy w ramach właśnie pomocy tej pani. Natomiast mogę też dodać informacyjnie, że równolegle mąż pani Cimanouskiej otrzymał w tej chwili wizę humanitarną, również polską wizę humanitarną, więc to jest taka informacja, którą też chciałem Państwu przekazać. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Panie Rzeczniku, będę miał dwa pytania, ale najpierw pierwsze związane z Polskim Ładem, bo krytyka płynie nie tylko ze strony wspomnianych przez Pana samorządowców, ale także ze strony koalicyjnego porozumienia Jarosława Gowina. Jest to dosyć krytyka ostra, łącznie z tezami o ewentualnym wyjściu z koalicji. Więc pytanie do Pana, czy te rozmowy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a porozumieniem zostały odmrożone i czy nie uważa Pan, że na szali w konsekwencji tego sporu o Polski Ład jednak istnieje koalicji Zjednoczonej Prawicy?
Przede wszystkim podkreślmy to, że Polski Ład i ten projekt, który został zaprezentowany w pierwszej wersji, w ogóle gdy była konwencja Polskiego Ładu, był przedyskutowany ze wszystkimi koalicjantami. Sam osobiście uczestniczyłem w spotkaniu, które podsumowywało ustalenia na poziomie liderów tych wszystkich partii politycznych, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, jak i Porozumienia. Zatem te rozwiązania, które przedstawiliśmy, były propozycjami ustalonymi w ramach tych rozmów. Później pojawiły się pewne rozbieżności, jeżeli chodzi o szczegóły tych rozwiązań, to te szczegóły tutaj i rozbieżności wskazywał pan premier Gowin. Część z nich została uwzględniona w ramach procesu legislacyjnego. Natomiast w tej chwili trwa proces konsultacji społecznych i jesteśmy otwarci na pewne korekty, ale zaznaczam korekty, a nie zasadnicze zmiany, ponieważ umawialiśmy się wspólnie w ramach Zjednoczonej Prawicy, że tego typu zmiany, ważne zmiany obniżające podatki dla 18 milionów obywateli zostaną wprowadzone. W związku z tym oczywiście jakieś korekty możemy wprowadzić, ale też nie diametralnie zmienić te ustalenia. Ja liczę na to, że posłowie Porozumienia, przecież jest ich kilku, gdy ten finalny projekt już ujrzy światło dzienne po konsultacjach społecznych, po uwzględnieniu kilku uwag, które również zgłaszają przedsiębiorcy, ostatecznie poprą ten projekt. I też osobiście jestem nieco zdziwiony wypowiedziami właśnie wspomnianej pani minister Korneckiej, która też w wielu miejscach po prostu mam wrażenie, jakby się nie zapoznała z ustaleniami, które wynikają z oceny skutków regulacji. Jakby nie zapoznała się z projektem, tylko raczej jakby czytała pewne publicystyczne opracowania niż rzetelne materiały wynikające z tego, co jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W związku z tym, tak jak mówię, jestem przekonany, że ten projekt zostanie przyjęty na przełomie sierpnia, właściwie na początku września przez Radę Ministrów, a później poparty przez posłów Porozumienia. Czy wszystkich? W tej chwili ja tego nie przesądzam, choć sama minister Kornecka nie jest posłem, w związku z tym też ona sama w Sejmie głosować nie będzie. Jeszcze o Fundusz Sprawiedliwości chciałem zapytać, panie ministrze. Najwyższa Izba Kontroli zawnioskowała do premiera o podjęcie niezwłocznych działań wyjaśniających ewentualne mechanizmy, jak to ujęto, korupcjogenne w tym Funduszu Sprawiedliwości. Czy premier też takich mechanizmów się dopatruje i jakie działania będzie w tej sprawie podejmował? Przede wszystkim dzisiaj odbyła się wyłącznie konferencja prasowa, w związku z tym siłą rzeczy my jeszcze materiałów, które Najwyższa Izba Kontroli przesłała lub lada moment prześle, nie analizowaliśmy, więc na tym etapie nie mogę się odnieść do konkretnych zarzutów, które tam padają. Natomiast, szanowni państwo, Fundusz Sprawiedliwości powstał po to, aby pomagać ofiarom przestępstw i chronić społeczeństwo przed przestępstwami. Różnego rodzaju działania finansowane z tego funduszu są zresztą znane opinii publicznej. To jest zarówno finansowanie chociażby kliniki Budzik, czy linii pomocy pokrzywdzonym, więc tych działań jest sporo. Ja nie dopatruję się w działaniach Funduszu Sprawiedliwości działań, które byłyby złe, wręcz przeciwnie. Dopatruje się działań, które albo ograniczają zakres przestępstw, albo pomagają ofiarom tych przestępstw. Po to ten fundusz zresztą powstał i taki jest realizowany. W latach ubiegłych zresztą był wielokrotnie poddawany kontrolom. Były jakieś uwagi o charakterze takim mniejszej wagi, natomiast nigdy takich mocnych tez jak dzisiaj nie stawiano. Ja nie usłyszałem dzisiaj żadnych dowodów na poparcie tak mocnych tez, jak to dzisiaj zaprezentowała Najwyższa Izba Kontroli. Dzień dobry, Michał Gołębiowski, TVN24. To ja chciałbym zapytać o coś, co rząd już ma dokument twardy, bo o tym wiemy już od kilku tygodni, mianowicie o orzeczenie TSUE. Czy jest już przygotowana odpowiedź w związku z tym, czy będzie reforma Izby Dyscyplinarnej, co z nią będzie, jaka będzie jej przyszłość w kontekście właśnie tego orzeczenia, a zahaczając o Polski Ład, pytanie o wprowadzenie kredytów studenckich, bo taka jest też taki zapis w Polskim Ładzie, pytanie o te kredyty studenckie, które tak naprawdę w polskim prawodawstwie są od 1998 roku, więc na czym to wprowadzenie miałoby polegać, czy jakie te zmiany miałyby nastąpić? Dziękuję. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o odpowiedź do Komisji Europejskiej, to tak jak pan wie, termin bodajże jest do połowy sierpnia, w związku z tym odpowiemy w tym terminie, który został wskazany przez Komisję Europejską. My wcześniej już zapowiadaliśmy, informowaliśmy o tym kilka miesięcy temu, jeszcze przed orzeczeniem TSUE, przed wyrokiem TSUE, że planujemy kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości i faktycznie w tej chwili jest dyskusja, w jaki sposób ta reforma ma wyglądać, jaki ma mieć zasięg, jak być głęboka, jakich obszarów dotykać i być może obejmie również
również kwestie związane z Izbą Dyscyplinarną, której nie ukrywamy, że funkcjonowanie mogłoby być lepsze po prostu, więc to wskazywaliśmy już i pan premier, i politycy naszej formacji na to wprost wskazywali. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty studenckie, panie redaktorze, ja akurat byłem wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego i przeprowadzałem pewne korekty w systemie kredytów studenckich i ten system po pierwsze wymaga, tam jest pewnie pewne nieścisłe określenie, wprowadzenie faktycznie brzmi jakby było to, jakby teraz nie było żadnego systemu, jest system, ale wprowadzimy nowy system kredytów studenckich, tak to powinno być dokładnie ściśle określone, który przede wszystkim będzie zautomatyzowany. Chodzi o to, aby większość zaświadczeń była pobierana automatycznie z systemów informatycznych, tak żeby to było szybkie, żeby miał inną kwotę, żeby mógł być umarzalny w innym zakresie. W związku z tym w tej chwili przygotowywany jest taki projekt w Ministerstwie Edukacji i Nauki. To zresztą jest postulat, który był podnoszony przez środowiska studenckie od wielu lat, zarówno przez Parlament Studentów RP, jak i Niezależne Zrzeszenie Studentów. W związku z tym wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, które były wtedy zgłaszane. Bardzo proszę. Dzień dobry, Rafał Duszyński, redakcja ekonomiczna Polskiej Agencji Prasowej. Minister Niedzielski powiedział dzisiaj, że już za miesiąc możemy osiągnąć 1000 zakażeń wirusem dziennie i przy tym poziomie być może zaczną być wprowadzane nowe obostrzenia. Chciałbym się zapytać o ścieżkę obostrzeń, czyli jakie obostrzenia w pierwszej kolejności mogłyby być wprowadzane i czy za każdym razem w tych nowych obostrzeniach osoby zaszczepione byłyby uprzywilejowane, na przykład jeśli chodzi o dostęp do imprez masowych i tak dalej. I jeszcze pytanie o ewentualną trzecią dawkę szczepionki dla osób najbardziej wrażliwych, że tak powiem, na zachorowanie. Czy rząd to rozważa w najbliższym czasie na wzór innych krajów? Dziękuję. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o trzecią dawkę szczepionki, to w tej chwili nie mam takiej rekomendacji ze strony Rady Medycznej na tym etapie. My się tutaj posiłkujemy lekarzami, specjalistami, którzy tym się zajmują, więc takiej rekomendacji w tej chwili nie ma i decyzji w tym zakresie nie ma, w związku z tym tu bardziej szczegółowo się na ten moment odnieść nie mogę. Jeżeli chodzi o kwestię obostrzeń, to my już jakiś miesiąc temu mówiliśmy o tym, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań takie sektorowe obostrzenia mogą być. Szanowni Państwo, one mniej więcej na tym etapie mogą być podobne do tych, które obowiązywały rok temu czy wiosną tego roku, ale oczywiście dostosowane do realnej skali zagrożenia. I faktycznie my przyjęliśmy taki model hybrydowy, o którym często wspominamy, to znaczy, że osoby, które są zaszczepione, nie będą podlegały limitom, które wynikają z tych ograniczeń. To jest pewnego rodzaju zasada, która już obowiązuje teraz, w związku z tym, że liczba zachorowań jest bardzo niska i te limity są wysokie, siłą rzeczy na co dzień tej różnicy aż tak mocno nie widać, ale faktycznie gdyby doszło do większej skali ograniczeń wynikających z epidemii, to faktycznie osoby, które są zaszczepione, będą miały łatwiejszy dostęp do pewnego rodzaju usług, ponieważ nie będą musiały korzystać z limitu, który będzie obowiązywał wszystkie osoby. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Alicja Ptak z agencji Reutera. Pan wspominał, że decyzja o zmianie lotu pani Cimanowskiej była związana z kwestiami bezpieczeństwa, ale czy mógłby pan się podzielić szczegółami, o jakie kwestie bezpieczeństwa dokładnie chodziło? Czy Polska otrzymała jakieś informacje na temat zagrożeń związanych z tym konkretnym lotem? Pani redaktor, po pierwsze ja nie powiedziałem, że została dokonana zmiana lotu. Powiedziałem tylko, że pani Cimanowska jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych. W obiegu medialnym pojawiają się informacje oczywiście różne na ten temat, że pani Cimanowska ma lądować w tym czy innym miejscu. My tych doniesień siłą rzeczy nie chcemy komentować, szanowni państwo, bo nie chcemy ułatwiać działania służbą innych państw, które mogłyby chcieć w jakiś sposób negatywnie zadziałać w tym zakresie. I gdy tylko stosowne komunikaty będziemy mogli podać, to podamy je do publicznej wiadomości. Mogę tylko powiedzieć, że na tym etapie faktycznie pani Cimanowska jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych i to polskie służby dyplomatyczne pomagają przemieścić się z terenu Japonii do Europy pani Cimanowskiej. Premier Gliński wspominał, że będzie Polska wspierała dalszą karierę pani Cimanowskiej i pytanie jest takie, czy będzie ona uczestniczyła w jakichś zawodach w Polsce, jeśli tak, to w jakich, kiedy i jaki kraj będzie reprezentowała? Pani redaktor, ja tak jak mówię, nie znam takich ostatecznych ustaleń, to jest pewnego rodzaju propozycja, która padła z tego co rozumiem ze strony pana premiera Glińskiego, natomiast dajmy czas też na spotkanie z panią Cimanowską, na jej decyzję, to ona podejmuje te decyzje.
Wiemy też, że ma przecież trenera w Austrii, w związku z tym to już pani Cimanowska będzie decydowała w tym zakresie. My natomiast faktycznie jesteśmy w stanie udzielić każdej niezbędnej pomocy oraz również wsparcia w ramach kariery sportowej, jeżeli będzie takie oczekiwanie. To jeszcze tylko jedno pytanie. Jak wygląda kwestia covidowa? Czy pani Cimanowska była zaszczepiona? Jeśli tak, jaką szczepionką? Czy to był Sputnik? I czy pani będzie redaktor, teraz podlegała kwarantannie? Pani redaktor, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że ono nie ma tu szczególnego znaczenia w tej chwili. Bardzo proszę. Jakub Krzyżak, TVP Info. Ja chciałem też dopytać o białoruską biegaczkę. Ona teraz jest w samolocie do Wiednia, ale pojawiają się informacje, że ma przylecieć do Warszawy. Czy to można potwierdzić? Panie redaktorze, właściwie już przed chwilą odpowiedziałem na to pytanie, ale wiem, że z reporterskiego obowiązku pan ponownie musiał mnie o to zapytać. I tak jak mówię, no do czasu, kiedy ta sprawa nie zakończy się w pełni zgodnie z planem, który został przygotowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to nie chciałbym udzielać szczegółowych informacji na ten temat. Jeszcze raz tylko mogę podkreślić, że pani Cimanowska zgłosiła się do naszej ambasady w Japonii i to polskie służby dyplomatyczne pomagają pani Cimanowskiej, koordynując to z właściwymi innymi służbami po to, aby ta wyprawa do Europy przebiegła w sposób możliwie bezpieczny i niezakłócony. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Panie ministrze, jeszcze chciałbym wrócić do samorządów i Polskiego Ładu, bo mówił pan o tych wpływach dla samorządów w latach poprzednich, a samorządowcy dzisiaj głównie skupiali się na tym, no co będzie po wprowadzeniu ładu w ciągu najbliższych 9-10 lat i wyliczyli, że te straty mogą wynosić nawet 145 miliardów złotych, więc no, czy pan dzisiaj jest w stanie samorządowców zapewnić, że takich strat nie będzie. No jakie ewentualnie te rekompensaty mogą być oprócz tej subwencji inwestycyjnej, o której pan mówił? No i czy ewentualnie jest faktycznie planowane jakieś zwiększenie udziału we wpływach z podatku PIT, bo mam wrażenie, że to nie wybrzmiało. I też jak się pan odniesie do tych zarzutów samorządowców, że no Polski Ład to jest jedno wielkie oszustwo, że rząd chce centralizacji, no i że minister ma wydawać pieniądze i przyznawać je samorządom zaprzyjaźnionym z Prawem i Sprawiedliwością. Przede wszystkim jeszcze raz to podkreślę, że środki finansowe, o których my mówimy, to są środki finansowe, które mają trafić do portfeli polskich obywateli. Każde obniżenie podatków w Polsce polega na tym, że rząd i samorząd rezygnują z pewnego rodzaju udziału w podatkach po to, aby w portfelach polskich obywateli było więcej środków finansowych. Szacujemy, że to jest kwota około 14 miliardów złotych, która trafi do 18 milionów osób, jeżeli chodzi o obniżkę podatków. 18 milionów osób zyskuje na tej reformie, 90% osób zyskuje lub ta reforma jest dla nich neutralna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W ramach Polskiego Ładu mamy specjalny fundusz dla samorządów, który tylko w tym roku wynosi 20 miliardów złotych. To jest Rządowy Fundusz Polski Ład. To jest większa kwota, niż o której dzisiaj mówiły samorządy. I to już jest wpisane wprost do Polskiego Ładu. Powiem więcej, to już jest realizowane. Do 15 sierpnia każdy samorząd w Polsce może składać wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje. I te środki finansowe są wyższe niż potencjalne zmniejszenie wpływów do samorządu terytorialnego. To jest druga kwestia. Trzecia sprawa, że my przygotowujemy, tak jak zapowiadaliśmy, my tu mówiliśmy o tym wprost, ustawę, która ma zmodyfikować zasady finansowania samorządu terytorialnego w taki sposób, aby były bardziej elastyczne, jeżeli chodzi o wydatki bieżące oraz o wydatki inwestycyjne oraz oprócz tego subwencje, pewnego rodzaju subwencję inwestycyjną i korektę w zakresie liczenia subwencji dla samorządu po to, aby wyrównać pewnego rodzaju różnice w tym zakresie. W związku z tym ten cały pakiet finansowy, o którym mówimy, tak naprawdę przekracza to wszystko, o czym dzisiaj mówiły samorządy. Na samym tylko przykładzie Rządowego Funduszu Polski Ład to wskazuje. I dlatego uważam, że dzisiejsza konferencja była bardzo wybiórcza, już nie mówiąc o tym, że w takim razie samorządowcy dzisiaj powinni równie dobrze powiedzieć, no to nie chcemy dać obywatelom mniejszych podatków, nie chcemy, żeby zostało w ich portfelach więcej pieniędzy, bo chcemy więcej środków finansowych dla samorządów, bo taka wypowiedź byłaby wtedy prawdziwa, a nie to, co dzisiaj było na konferencji prasowej. No więc konkludując, z jednej strony te fundusze, o których przed chwilą powiedziałem, plus pakiet legislacyjny, który przedstawimy w tym miesiącu co do korekt związanych z finansami samorządu. Ten zarzut o centralizację i o to wydawanie pieniędzy, no być może troszkę chyba na przykładzie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tak dzisiaj też mówili samorządowcy. Ale panie redaktorze, my nie odbieramy żadnych kompetencji samorządowi terytorialnemu. Tak jak pokazałem przed chwilą na wykresach, przychody samorządu terytorialnego w ostatnich latach wzrosły bardzo dużo. W samej Warszawie ponad 50% z PIT-u i CIT-u. W związku z tym ciężko mówić o ograniczaniu samorządu w momencie, gdy one mają te same kompetencje i więcej pieniędzy niż jeszcze kilka lat temu. W związku z tym mogą te kompetencje realizować w sposób niezagrożony.
Bardzo proszę. Dzień dobry, Wiktoria Nicałek, Polska Agencja Prasowa. Chciałam jeszcze wrócić do wypowiedzi pani Anny Korneckiej na temat Polskiego Ładu. Chciałam spytać, czy w konsekwencji tej krytycznej wypowiedzi pani wiceminister straci stanowisko? Szanowni Państwo, no, oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, ja jestem zaskoczony wypowiedziami pani minister Korneckiej, które mają charakter nierzetelny, jeżeli chodzi o ten projekt związany z podatkami. Natomiast dzisiaj rozmawiałem z panem premierem Mateuszem Morawieckim w tej sprawie i nie ukrywam, że on nie krył oburzenia faktem, że pani minister Kornecka przede wszystkim paraliżuje prace związane z kluczowymi ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Bo najmniej zaawansowanymi projektami pod kątem prac legislacyjnych i całości działań z pierwszej dziesiątki tych ustaw, o których mówiliśmy, czy rozporządzeń na pierwsze 100 dni, to są właśnie dwie ustawy, które podlegają, których wykonanie podlega wprost pod wiceminister Kornecką. To jest ustawa o budowie łatwiejszej, szybszej budowie domków do 70 metrów, czyli ograniczenie formalności w tym zakresie. I druga ustawa, która ma zagwarantować wkład własny do zakupu własnego mieszkania. Po to, aby Polacy w łatwiejszy sposób mogli zakupić własne mieszkanie, tak aby państwo mogło to gwarantować. Dodatkowo też do tej pory nie wystartował konkurs na projekty architektoniczne domów, które właśnie miały być w ramach tego programu. No i ta realizacja tych dwóch wspomnianych ustaw naprawdę się mocno przewleka, więc my nie możemy akceptować takich działań i no faktycznie pan premier w tej chwili, jeżeli chodzi o całość tych działań związanych z realizacją projektów ustawowych, kluczowych dwóch projektów spośród 10 najważniejszych w Polskim Ładzie, no tą sytuacją jest, z tej sytuacji jest bardzo niezadowolony. Natomiast jeżeli jakiekolwiek decyzje personalne będą zapadały, to ja państwa poinformuję o tym w osobnym komunikacie. Bardzo proszę. Wszyscy, tak? Dobrze. Szanowni Państwo, to ja bardzo dziękuję za udział w konferencji. Zapraszam na kolejny briefing. Dziękuję.